Tyle samochodów. Tyle samochodów jest. Z dwóch stron stoją. 2 kilometry prosto. Dobrze, że kieruje ruchem policja. Zaskoczył cię. Ktoś mu nie powiedział, że koparka tam jest. Drogę przekopują tylko. Tak, w tym, w Albanii. A to szybko im idzie. W ogóle wszyscy zdziwienie, nie? No. Ale patrz, ostatni samochód tu stał. No. A patrz, jeszcze tu zostawiali chyba. Bo tego pewnie nie było. W takiej sytuacji. No to tutaj. A stąd to już by się na pewno nie chciało iść. Znaczy, to byś nie mogła tam wysadzić, byś gdzieś tam stanęła i byś przyszła. Tak, na pewno, przecież tutaj kierujesz normalnie. A tam też są samochody. Też są, to nie wiem, co je robią. A tu te, sery. Uważaj, uważaj, uważaj. Tylko tych serów tak stają? Tak. Nie widziałem tutaj słońca. A widzisz tu ile niesie. Aż mi się już odetkały. 22 stopnie. Tu żeśmy byli na Wytlinie? Gdzie żeśmy teraz byli? Chatka po chatka, ale... No, Wytlina została z tyłu. Ci, widzisz? Szli przed nami. No szli. No skąd się tu wzięli? No zeszli pewno tutaj, wiesz. Z drugiej strony. Bo oni szli prosto. Aha, patrz ile tu. No. Tu jest coczek, co tu jest? A tu jest mniej. Ale tu jest jakieś wyjście. A tu jest zejście z tego chyba. Z tego co... Z tej chatki. No, no. No, no, to jest tu zejście, albo wyjście. Zaraz. I oni jak żeśmy... No to tyle samo im zajęło. Mniej więcej. No. No, bo oni też strasznie szybko nie szli. To zaraz to będzie ten drugi parking gdzieś. To co jest? To jest sery? No tak. Może sikają. Nie, o tu byliśmy kiedyś. No. Prawda. Nie, no po prostu jest samochodów. Wciur! Nie te Bieszczady. Nie, ja myślę, że to jest urok późnej jesieni. Takiego ciepłego weekendu. Tak, tak. No. I każdy przewiduje, że to może być ostatni raz. No, no gdzie by tu jechać, no tu najbliżej, na taki wypad.